To, na co liczyć mogą tutaj turyści, to jest przygoda. Tutaj jednak troszeczkę trzeba się poprzeciskać, pobrudzić. Jest trochę adrenaliny, bo nie zawsze jest szeroko. To są nie do opisania wrażenia. Jest tam pięknie, po prostu jest pięknie. Troszeczkę się bałem, muszę przyznać, ale to nie ze względu na jakąś klaustrofobię czy coś w tym rodzaju, ale wrażenia niesamowite, muszę powiedzieć. Na początek się troszeczkę bałam, ale później już wszystko było takie fajne. Najgorzej było, jak się przeciskaliśmy przez takie, jak byliśmy już prawie przy wyjściu. Takie dziurki w skałach. Chcieliśmy odczarować to miejsce, bo długo Jaskinia Radochowska funkcjonowała jak taka dziura w ziemi. Chcieliśmy przede wszystkim opowiedzieć o tym miejscu, żeby wiadomo było, jaka była historia tego miejsca, jak tworzyła się jaskinia, jak to jest, że jest dziura w ziemi. Znajdujemy się w Górach Złotych, a góra, w której uformowała się jaskinia, nazywa się Bzowiec. Ma około 700 metrów wysokości, a doliną płynie sobie potoczek Jaskiniec. I właśnie dzięki temu potokowi uformowała się nasza jaskinia, bo on kiedyś nie był taki wąski, sięgał podnóża Bzowca. I woda wnikała w szczeliny skalne i wypłukiwała marmur, który się tu znajduje, bo Bzowiec głównie jest zbudowany z twardej, mocnej skały, który się nazywa łupkiem. Natomiast w środku uformowała się soczewa marmuru, skały wapiennej, która bardzo poddaje się wodzie. Woda żłobi puste przestrzenie i właśnie takie przestrzenie będą mogli Państwo tutaj zobaczyć. Jaskinia powstała w pliocenie. To jest taka epoka geologiczna, która rozpoczęła się 5 milionów lat temu, a zakończyła 1,5 miliona lat temu, także dosyć długo to trwało. I jaskinia wciąż żyje swoim życiem. Jak Państwo w środku zobaczycie, woda płynie, kapie, tworzą się stalaktyty, szata naciekowa, także będzie można to ładnie zobaczyć. Pierwsze wzmianki o jaskini Radochowskiej pojawiają się w połowie XVIII wieku. Już wtedy turyści, którzy przyjeżdżają do Lądka Zdroju, odwiedzają te okolice i natrafiają właśnie na taką dziurę w ziemi. I do 1966 roku, czyli do momentu, kiedy odkryto jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, jest to najdłuższa jaskinia w Sudetach. Dzisiaj zwiedzamy około 300 metrów długości tej trasy. Natomiast jeżeli byśmy wzięli pod uwagę te wszystkie boczne korytarze, które się tutaj znajdują, to jest około 500 metrów długości. Są amatorzy, którzy lubią się czołgać, przeciskać i jest to dla nich duża frajda. Część jaskini była znana najwcześniej i tutaj w Namulisku znaleziono szczątki zwierząt jaskiniowych, niedźwiedzia jaskiniowego, lwa, hieny, ale także bizona, dzikiego konia, niedźwiedzia polarnego. I jest to też jaskinia, w której udokumentowano pobyt człowieka pierwotnego, bo w Namulisku znaleziono szczątki palenisk, które tutaj rozpalano, ale też narzędzia, którymi się posługiwano. A w tej półce skalnej znaleziono przykryte taką dużą skalną płytą szczątki niedźwiedzia jaskiniowego. W latach 30. ubiegłego wieku jaskinią opiekował się Heinrich Peregrin. To był taki niemiecki górnik, który zafascynowany tym miejscem postanowił udostępnić je do zwiedzania. Wyniósł dużą część Namuliska ze środka, poszerzył trasę do zwiedzania, a wszystko to, co tutaj znalazł, pokazywał w takim drewnianym domku, który znajduje się przy wyjściu z jaskini. Domek niestety nie przetrwał, został zniszczony w latach 60., ale być może uda się w niedalekiej przyszłości odtworzyć ten domek i stworzyć tutaj takie mini muzeum. To jest
jest właśnie ta soczewa marmuru, która została wypłukana przez wodę i widać, jak woda żłobiła tutaj te przestrzenie. Pojawiają się nam nacieki. Tutaj na przykład taka kurza łapa. Te nacieki będzie można w centralnej części jeszcze zobaczyć. Natomiast tutaj Państwo widzicie ten marmur w naturalnej postaci, bo my go głównie znamy takiego oszlifowanego, prawda, w różnych pałacach, zamkach najczęściej był wykorzystywany, a tutaj jest w naturalnej formie i też uważam jest bardzo ładny. Mamy głównie biały marmur w całej jaskini, ale w niektórych fragmentach pojawia się marmur zielony. Marmur charakterystyczny dla tego regionu, nazywany białą Marianną, ale też właśnie występuje w formie zielonej i różowej. Biała Marianna nazwa wzięła się od znanej tutaj w tym regionie postaci Marianny Orańskiej, żyjącej w XIX wieku. Tutaj te tereny należały do niej. Tutaj Państwo mogą zobaczyć szatę naciekową, która się zachowała w dosyć dobrym stanie. I w zależności od tego, co turystom wyobraźnia podpowiada, to różne widzą tutaj rzeczy. I na przykład tutaj turyści podpowiadają, że jest głowa węża. A tutaj, jak popatrzymy, to jest głowa wielbłąda, garb z białym ogonkiem i sobie siedzi tutaj duży wielbłąd, także nie trzeba jechać do Egiptu, możemy wielbłąda tutaj zobaczyć. To trochę tak wygląda, jakby wbrew grawitacji woda płynęła, jakby płynęła z dołu do góry, bo te ząbki są tak na sztorc postawione i na tych właśnie ostrych krawędziach się takie ząbki, taka koronka pojawia. Natomiast widzą Państwo też tutaj roślinność, to znaczy to są korzenie, które gdzieś tam się przeciskają przez skały. One nie potrzebują światła, natomiast potrzebują wody i wilgoci. I tutaj mają idealne środowisko do tego, żeby się rozwijać, dlatego widzimy je tutaj, jak sobie rosną. O, świetnie! Będzie się wydawała z tego, co? Duża sala, sala gotycka ze strzelistym stropem. I tutaj Państwo widzicie różnicę w skałach, tak? Dosyć wyraźnie. Tutaj jest ten łupek, czyli twarda skała, z której zbudowana jest góra, a tutaj jest ten marmur, który bardzo ładnie poddaje się wodzie, woda żłobi różne formy tutaj i widzicie Państwo, to tak wygląda, jakby ktoś łyżką wyjął te fragmenty marmuru, a to wszystko zrobiła woda. Dzisiaj poziom wody jest dosyć niski, dlatego że od dawna nie padał deszcz, a jaskinia jest bardzo czuła na te wszystkie opady, bo jak pada dosyć intensywnie, to deszcz pojawia się, woda przenikając przez skały pojawia się tutaj u nas. To trwa zazwyczaj 2 dni. Z reguły to miejsce, w które wejdziemy, jest zalane wodą, a teraz przy takim niskim poziomie możemy sobie zobaczyć to z drugiej strony. Ten fragment zazwyczaj jest zalany wodą, a dzisiaj możemy wejść i zobaczyć jeziorko od środka. Także przyznam się, że też od kilku dni to obserwuję i widać, jak woda poszarpała ten marmur, także wrażenie jest niesamowite. Woda w jeziorku ma 2 stopnie, niewiele ponad 2 stopnie temperatury, natomiast mieszkają tutaj takie raczki, skorupiaki, studniczki tatrzańskie. Mają około centymetra długości, wyglądają w powiększeniu trochę jak krewetka i są dużą atrakcją naszej jaskini. Były kiedyś 3 wejścia, natomiast przy 3 wejściach ta cyrkulacja powietrza była dosyć duża i po prostu jaskinia wysychała. I postanowiono, że to środkowe wejście zostanie zasypane, dzięki czemu wilgotność powietrza jest odpowiednia i jaskinia żyje swoim życiem.
bardzo dzielna. Gratulacje, proszę bardzo. Certyfikat zdobywcy jaskini.